Konda Artystyczny uruchomił ponownie akcję List Artystyczny, o której już kiedyś Wam wspominałam. I tym razem listem artystycznym wymieniam się z Anią. Do Ani link będziecie mieli na dole. Ania rysuje hipnotyczne oczy. Po prostu na jej pracach postacie mają tak niesamowite oczy, wielkie i hipnotyzujące. Warto zajrzeć, są to naprawdę urocze prace. I kobietka też jest niesamowita, bo nie tylko rysuje, ale też pisze powieści i bajki, maluje biżuterię, robi tą biżuterię i generalnie jest to artystyczna i kreatywna dusza i warto do niej zajrzeć, bo myślę, że polubicie jej profil i zostaniecie tam na dłużej. No i tak wymieniamy się tym listem artystycznym. Postanowiłyśmy, że oprócz pracy załączymy też coś od siebie dodatkowo. No praca też jest od siebie, ale żeby tak było jeszcze przyjemniej, to coś dodatkowego. To, co ja dla Ani załączyłam, to mam nadzieję, że Ania wrzuci u siebie na Instagramie i będziecie mogli zobaczyć, co dostała ode mnie. Ja już nie mogę się doczekać, co dostanę od niej, a filmik z rozpakowywania paczki od niej będzie też. Zobaczymy, kiedy ta paczka do mnie przyjdzie i podzielę się z Wami tym, co tam od niej dostałam. No dobrze, a troszeczkę na temat pracy, którą tutaj dla Ani szykuję. Bo wiecie, to jest taki sprytny myk, który ja tutaj zrobiłam. Jeżeli przejrzycie Instagram Ani, to zobaczycie, że wrzuca tam też zdjęcia, swoje zdjęcia z biżuterią, którą robi. I jedno z tych zdjęć bardzo przypadło mi do gustu i postanowiłam, że chyba najlepszą formą będzie narysowanie Ani w moim stylu. Także zdjęciem referencyjnym jest jej własne zdjęcie. Jestem bardzo ciekawa, czy jak dostała ten list, co się zrobiło. Kto jest na tej pracy. Jeszcze tego nie wiem, bo jeszcze nie dostała tego listu, ale to się okaże. Jak będę wiedziała, to napiszę Wam w komentarzach, czy Ania się zorientowała, że to ona, czy nie. Link do zdjęcia referencyjnego też będziecie mieli na dole, więc możecie porównać i powiedzieć mi, na ile jest Ania podobna na moim obrazku, czy faktycznie mogłaby się poznać, czy nie. Do rysowania tego portretu podchodziłam dwa razy. Już zaczęłam rysować, szkicować i mówię, a wychodzi całkiem nieźle, ale zostawiłam pracę na stole i wyszłam. Kiedy wróciłam, moja najmłodsza pociecha siedziała, ciesząc mordkę i trzymając gumkę w ręce. No jak spojrzałam, mówię, dobra, tam gumka, to jeszcze tam pół biedy, to jeszcze nadrobię. Ale potem przyjrzałam się tej pracy, okazało się, że dodała do tej pracy coś od siebie, więc musiałam zacząć od samego początku i jestem jej za to wdzięczna, bo moim zdaniem wyszło dużo lepiej. Czasem warto jednak zacząć od początku, bo może być zdecydowanie lepiej. Używam tutaj akwareli. Akwareli oczywiście standardowo Aquariusy Romana Szmala. To są moje ulubione, ale wyciągnęłam też moje stare Kotmany tutaj i wiem, dlaczego je odłożyłam i dlaczego ich nie używałam i zdecydowanie oddam je najstarszej córce. Niech ona się tym bawi, a ja jednak zostanę przy Szmalach. No, niebo a ziemia. Tyle Wam powiem. Kotmany wyciągnęłam w zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałam je odświeżyć, no bo leżą nieużywane, a po drugie, tam były kolory, których jeszcze nie kupiłam sobie ze Szmala, a do rysunku były mi potrzebne, no bo miałam zrobić blond włosy, a tutaj akurat najlepsza jest ochra, przynajmniej z tego, co ja mam. Generalnie mam problem z malowaniem blond włosów i muszę jakieś kolory sobie dobrać. Czy jest to kolejny punkt do nauczenia się? Dlatego wyciągnęłam Kotmany. W Kotmanach nie podoba mi się to, że wydaje mi się, że one są bardziej kryjące i jak już wiecie, ja wolę farbę akwarelową, która jest transparentna, jakoś tak lepiej się z tym czuję, niż z kryjącą. Może dlatego mi się Kotmany niespecjalnie podobają, aczkolwiek jak z każdego medium, nawet najgorszego, da się coś wyciągnąć. To jest tylko kwestia tego, jak dużą przyjemność nam to sprawia i jak, na ile łatwo nam się z tym pracuje. No mi się łatwiej pracuje ze szmalami. Lubię je i wszędzie, gdzie mogę, to je polecam. Ktoś inny może mieć upodobanie w innej marce, to już jest wszystko kwestia indywidualna. Generalnie, tak jak powiedziałam, te moje Kotmany jednak wywędrują w łapki mojej córki. Niech ona ćwiczy. Nie są to złe farby, są to farby z poziomu studenckiego, ale jakoś nie dajemy rady się odpowiednio dogadać z tymi farbami. Ja się nie daję rady dogadać, dlatego powędrują do ćwiczeń dla córki.
Jak będziecie chcieli coś więcej na temat porównywania, to napiszcie, może zrobię taki filmik z moimi odczuciami, która akwarela jest lepsza i dlaczego. Zrobiłam tutaj jeszcze jedną rzecz, którą chciałam spróbować, aczkolwiek z dużą dozą niechęci, dlatego że nie przepadam za kredkami, ale widziałam u innych, jak podrasowują kredkami swoje prace i mam kilka polichromosów kupiłam i postanowiłam je tutaj użyć, żeby troszeczkę podrasować tą pracę i chyba zaczyna mi się ta technika trochę podobać. Samymi kredkami nie rysowałabym, ale tak, żeby podciągnąć obrazek, żeby dołożyć to, czego nie dałam rady dołożyć akwarelą, ewentualnie muszę spróbować jeszcze na markerach. No to tak, to muszę powiedzieć, że chyba zaczyna mi się to podobać. Jeszcze zależy na jakim papierze, ale jest to całkiem fajna sprawa. Napiszcie mi w komentarzach, czy też bierzecie udział w tym wyzwaniu w liście artystycznym, czy może chcielibyście wziąć udział w takim wyzwaniu, czy podoba wam się coś takiego, no i koniecznie napiszcie mi, czy mój portret Ani chociaż odrobinkę przypomina ją ze zdjęcia. I widzimy się w następnym filmiku w przyszłym tygodniu. Pa!